Siemany, tutaj Kasaczek Gaming na kanale Kasaczek Twitch TV oraz na kanale YouTube Kasaczek Gaming. Dzisiaj gramy Izaac ponownie. Zagramy sobie na hardzie. Pójdziemy sobie może na szatan, na coś innego. I myślę, że postać tutaj będzie brana losowo. Czemu? Bo nie mam pomysłu na to, co, czym chcę grać. I zagramy Judaszem. Judasz ma książkę, prawda? I ma jedno serduszko. No Judasz jest postacią typu ciekawa, jest silny, ale se umiera na hita praktycznie, no może dwa. No i... No trochę w moim wypadku skill issue no, z tym. O, bo to wybucha. Trochę skill issue czasami z Judaszem, dlatego go nie lubię, bo jestem po prostu słabym graczem. Aczkolwiek dam z siebie wszystko. Spróbuję zagrać najlepiej, jak tylko potrafię. Pozwólcie tylko, że zaraz po tym bossie. A to nie zostawia nawet tych plam brzydkich, więc można go bić. Okej, okay, elegancko, jeszcze robaczki zabił. Ciekawe, co stanę za to. Kluczor, może być. Mamy zrobione serce i mamy zrobiony chyba szatan, tak? Ten odwrócony krzyż to jest szatan. Także... No jest dużo, jest multum rzeczy, na które możemy pójść. Z jakiegoś powodu to jest Biblia i to jest mega śmieszne. I mega silne, więc jeżeli tylko jedną bombę znajdę, to jesteśmy zajebiście ustawieni. Bo mogę wziąć Biblię, jej użyć i będę miał po prostu resztę itemów, no bo sobie będę latał. Ja nie mówię, że ja zatrzymam tą Biblię, bo poza tym, że można zabić matkę bardzo szybko i serce, czy tam it leaves, to wcale nie jest takie silne, ta Biblia. Cagi, siema Kasak, siema. Dawno nie było donate'a, to daję, oho. Pozdrawiam z psem. Ciekawe, jaki dzisiaj i co jest dzień. Uważasz o tym, że Shini to furiatka? Ferry wariatka, 13 zł i 50 groszy. Nie no, ja lubię toksyczne. Siemano, siemano, no. Tutaj znowu ja. Dzisiaj mamy 27 stycznia 2024 rok i mamy dwa nietypowe święta. Oho. I jedno jest takie, że nie powinienem o nim mówić na Twitchu, więc opowiem o drugim. Mamy Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Okej. Więc jak ktoś jest zatrudniony w publicznej służbie, to bardzo go pozdrawiam. Pozdrawiam również. To tyle. Pozdrawiam. Dziękuję za donację. Dla osób niewtajemniczonych, szczególnie osób z serwisu YouTube, które oglądają w tym momencie, chciałbym powiedzieć, że u mnie można dawać donaty. I korzystając z donatów, można również wysłać wiadomość głosową. Taką jak ta. I to dlatego kolega rozmawiał na transmisji, mimo że go tutaj nie ma. Polecam moje transmisje na żywo. Polecam donaty, można pozdrawiać rodzinę, dziewczyny. No, ogólnie fajne rzeczy. Za jedyne 3 zł. Za 3 zł się dostaje nie wiem ile sekund, bo to się przelicza pieniądze na sekundy. Ale można bardzo szybko powiedzieć różne rzeczy. Pozdrawiam. O nie, bo to nie jest Biblia! To nie jest Biblia, widzowie, co ja widzę, to nie jest Biblia, to ładuje, to ja odwaliłem, nikt mnie nawet chyba nie sprostował, albo sprostował, ale nie czytałem. To nie jest Biblia. Nie wiem, ale chyba zostawię tą książkę, co mam, szatańską, no bo ona jest bardzo silna. W sensie, no damage się przydaje, szczególnie jak się jest takim głupkiem. I jedyne, co ma się do zaoferowania, to właśnie ten damage. Także zostanę przy tym. Serduszka przyjdą z czasem. Dostajemy Ball of Bandages. I tyle. Nie no, Imo książka jest lepszy item. W sensie, jak to się nazywa? To jest... Chce mi ktoś powiedzieć, jak się nazywa książka, co ją ma Judasz? Nie pamiętam nazwy. Oj. Co one takie jakieś... zwariowane. Book of Belial. Dokładnie tak. Jest to książka Beliala. Nie wiem co Belial napisał w tej książce. Ale najwyraźniej coś bardzo denerwującego, bo...
bo Judasz się zdenerwował wtedy i zaczął płakać krwią. Belial pewnie robił... to pewnie jest książka kucharska i Belial pewnie napisał, że najpierw daje się mleko, a później płatki. Pewnie tak to działa. Czy to są triple tearsy? Nie, to są intensifying tearsy. Co to znaczy? Nie mam pojęcia, ale będą intensywne te tearsy na pewno. Tutaj mam curse room i nawet bym sobie do niego chciał wejść. Problem jest taki, że mam mało serduszek. A w curse roomie to może być totalne gówno. I nie chcę chyba ryzykować. Także chyba się zesram na ten curse room. I pójdę po prostu dalej. I co? Jak z czasem? Jest piąta minuta, jesteśmy na drugim piętrze. Jakbyśmy chcieli zrobić boss rush, to może być trochę cienko. Tu fajnie by było wysadzić, ale nie mamy bomb. Tu nawet sobie użyję książki. Czemu te muchy, one tak... Jejku. Bo one tak lecą... Nie wiem, tak jakoś z każdej strony. Mogłem wcześniej może wybiec. No nie poszło to najlepiej, niestety. Mogę pójść do sklepu, bo mam dużo pieniążków. Dużo to znaczy tyle, ile mam. Mógłbym kupić drabinę, mógłbym kupić bombę. Znaczy, no nie mogę kupić drabiny, ale może zaraz będę mógł. No tak... No nie jest zbyt ciekawie tutaj, szczerze mówiąc. Myślę, że tu mogę wysadzić skrzynię. Skrzynia ogólnie się opłaca, no bo to może wypaść bomba i klucz na przykład. No właśnie, i to jest totalnie na plus. Tutaj pewnie... O, tutaj podobnie. Dostaliśmy... O! No i akurat mamy monetę. I teraz się zastanawiam nad tą drabiną. Chyba wezmę. Tutaj to wysadzę. Elegancko. Gdzie może być secret room? Secret room może być tu po prawo. I chyba nawet tak spróbuję. Kupię sobie bombę drugą. I zobaczymy. I co? Pieniążki? Jeden pieniążek, jeden klucz. Nie jest to najlepszy drop, jaki mógłby być. Ale nie jest też najgorszy. Także ja nie marudzę. Pozdro dla tego secret rooma. I bijemy się z Dinglem. Nawet chyba sobie użyję karty. No i elegancko. Damage range up, a tutaj gówno. Nie wiem, nie chce mi się. Tak szczerze. Czy ogolę się na łyso na 200 kasubów? Kurczę, na 200 kasubów. Na 200 nie. To zbyt jest. Zbyt ryzykowne. Wow! Ale robię ruchy, widzieliście to? Jaki gracz Isaaca tak potrafi jak ja? Żaden. Nikt, dosłownie. Gimper by tak nie zagrał dobrze. Żaden ryfek. Żaden... Jak się nazywa ten... Jachmir? Czy jak mu tam? Nie pamiętam. Przepraszam. Nikt tak dobrze nie gra jak ja. Eleven. Sram na Elevena, on nawet nie gra w Isaaca. Antarias, Cobalt, Yennefer. To nie, to chyba nie to. Gra. Kurka rurka. A tak ostatnio? Tak regularnie? Tak? To sorry, to nie oglądam. Ja nie jestem widzem. Przepraszam. Regularnie nie. Czy ja gram regularnie? No ja to chyba gram regularnie. Nie mówię, że dobrze. Ała, no i nieźle. Co to za pokój jakiś opętany? W sensie w ogóle tu się nie da poruszać normalnie. Ten jest niebieski. Daba diba dubaj. Albo di, albo daj. Fajnie. To jest głupie, że one mogą przez ściany strzelać. Kto im tak... Kto je tak na...
Śmieciu. Idę poszukać jeszcze rzeczy. O, dzięki. What the fuck. Całkiem urocze. No nie. Dobra, muszę się ogarnąć, bo tu jest niedobrze. Okej, są pieniążki. Są gówne. Teraz pytanie. Jak w ogóle mnie chyba jakoś tepnęło. Z jakimś modyfikatorem jest ten poziom. I mnie tepa. Ale gówno, muszę uważać. Mam pół serduszka. Nie lubię Judasza przez to, że takie właśnie rany są. Dobra, teraz pytanie, czy w sklepie będzie jakieś serducho? Bo w sklepie chyba nie byłem. Jest serduszko i biorę od razu. Wywalony mam, że to się nie opłaca. Nie opłaca to się na przykład zdychać na jakimś drugim piętrze. Treasure roomu jeszcze nie było, dlatego tak jeszcze trochę błądzę. Fajny pokój. O, tu sobie książki użyję na spokojnie. Tutaj mamy pociąg. Chill. O, fajny pieniążek. Mamy łychę. To są chyba, no właśnie, homing shots. To jest bardzo fajne. To jest bardzo przydatne. To jest bardzo silne. No to fajnie by było teraz nie przegrywać na przykład. Głupio zrobiłem? Że książki nie będę miał na bossa? A skąd wiesz, że nie będę miał książki na bossa? Jeżeli tutaj będą jeszcze dwa pokoje, to będę miał. No i proste. Widz hater, nawet nie zna się na grze. Nie no, chłop pewnie już Seeda wziął po prostu, jak pokazywałem, czym gram. I pewnie już przeszedł szybciej ode mnie. I się teraz ten... mądruje. Stream snajpują mnie w Isaacu nawet. Dwie skrzynki. No to jest ryzykowne, szczególnie, że no... Wow, to są pewnie pieniążek. Nie chcę. Szczerze, najlepszy scenariusz, jaki teraz widzę, to że wygrywam z bossem, dostaję David Room i dostaję jakiś item, który mi daje serduszka, na przykład tą pelerynkę albo coś. To jest naprawdę najlepsze, co by się mogło wydarzyć. Carrion Queen. No, nie lubię tego bossa. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Nie chcę chyba też... Chciałem powiedzieć, że nie chcę za bardzo bomb używać. Ale chyba trochę jestem zmuszony. No bo ciężko takiego bossa gdzieś tam go w dupę bić. On chyba, o właśnie, on teraz ma tą fazę drugą. Ja mam jeszcze te naprowadzające strzały, ale to mimo wszystko. To i tak, trafić go to jest nie lada wyzwanie. O, elegancko. No i nie ma, ale to daje chyba HP, prawda? Tak. Dostaliśmy HP upa, więc elegancko. Idziemy dalej. No i co? No i teraz mógłbym sobie pewnie szaleć i wchodzić do tych curse roomów, ale no to takie jest dość ryzykowne mimo wszystko. Wiecie co jest głupie? Że ja czasami będę się cofał tak o na przykład i mogę się tak zablokować, nie? Że nie wyjdę, a nawet nie zauważę, bo się kurczę piksele dalej poruszę. Chodzenie przy ścianach jest niebezpieczne z tą drabiną. Tu są jakieś potworki? Nawet nic nie ma. Do arcade'a nie mam... arcade jest w ogóle chyba jakimś najmniej przydatnym pokojem według mnie. Bardzo mi się nie podoba. To jest... Tam się traci pieniądze tylko. Najlepsze co możesz dostać to muchę. Wow. Jest mega gówniany. O. One są tak, że się przyspieszają? Chyba im się nie chce za bardzo. Dobra, jest kluczor. Jest 13 minuta, więc ja raczej tutaj na boss rush się nie będę... Wow, okej, to było nieźle wyminięte.
i trochę po farcie. Nie będę się jakoś starał na ten boss rush, bo to jest trochę niemożliwe z takim czasem i z takim bolidem. Więc no boss rush myślę zrobimy sobie innym razem. Nie śpieszy nam się na pewno. Ale na przykład, nie wiem, można spróbować hasza, jak będzie okazja, albo po prostu na jakiegoś... Szatana mam zrobionego, tak? Szatana mam zrobionego, no to na jakiegoś Isaaca bym musiał pójść. Ale gówno. Nieważne. Czy gdzieś były serduszka po drodze? Nie było. Wow. Bardzo dobrze. Ale mogę pójść do... Czemu mi to zrobiło jeden z... Halo? To nie powinno mi zadać jeden damage'u? Czekaj, nie rozumiem. Bo to champion? Po czym niby widać, że to był champion? Wyglądał jak normalny typek. Championy to nie są te kolorowe? Po kolorze? Przecież on tak wygląda. No dobra, no to zrobimy jeszcze jeden run. No trudno. A, Zazel. No, już minęło. Betany? No dobra. Na betany nic nie mam właściwie. Więc tu może być ciekawie. Betany jest ciekawą postacią. To jest najwięcej, co mogę powiedzieć o niej. Czy ją lubię? No niekoniecznie. Niekoniecznie. Ale zagram. Zagram i zagram najlepiej, jak potrafię. Myślę, że dowiozę. I na betany mamy zrobione tylko i wyłącznie serce, więc... No ciężko spieprzyć ten run. W sensie ciężko... Ciężko by było niczego nie odblokować. Po zrobionym ranie. To HP? Nie. Micro Friends. Niekoniecznie wiem, co to robi. Czy to strzela jakoś dodatkowo czasami? Tak bym się spodziewał. Jak damage dostaje, to się respią Isaaci. Śmieszne. Ja nie zamierzam dostawać damage'u, ale... Ale dzięki. W sklepie mamy baterie. Za dużo pieniędzy. I nic ciekawego, tak poza tym. No fajnie się tym strzela, fajnie to leci. Ale nie wiem. Blub, blub. Mam śmieszne łezki, takie płaskie. Oj. Tutaj, żeby mi nie popsuli właśnie. No właśnie. No czemu one tak pierdzą? To jest najgorsze, że kurczę, nie wiem, ładujesz przez całe piętro, żeby mieć te łezki dodatkowe. I kurczę, później coś cię dotknie i nie masz tego. Nawet nie ciebie, tylko właśnie na te płomyczki wleci coś i tyle. Duke of Flies. Bardzo, bardzo łatwy boss. Nie za trudny. Mamy HP up znowu. Znaczy, znowu. Nie znowu, mamy HP up po prostu. I że no mam sporo HP. Jeszcze po drodze serduszko jakieś tam było. To sobie pójdę do Curse Roomu. No i git. Fajnie. Tylko problem jest taki, ale śmieszny. Problem jest taki, że ja tego chyba nie za bardzo mogę użyć. Bo... Co się stanie, jak ja tego użyję? A. No bo ja nie dostaję szarych serduszek. Normalnie Gap i Społ działa w taki sposób, że dostaje się szare serduszka za kontener. Chyba 3. No i to jest w porządku. Tylko, że ja nie mogę mieć szarych serduszek. Znaczy mam szare, dostałem charge, tak. No jakbym zmienił item, to bym miał charge, ale... Kurczę, no... No nie wiem. No ale przynajmniej dostałem dużo tych płomyczków. Okej, no to tyle z moich płomyczków fajnych, dużo.
No nie jest to najsilniejszy item. Fajnie dostać item. Fajnie dostać item Gapiego nawet, ale no. Nie zachwycił. Nie zachwycił. Może będzie coś lepszego tutaj. Maska. Maska jest silna. Czy to działa jakoś losowo, czy jest jakaś zasada? Bo ja wiem, że to tak działa tak, jak jest opis. Że no, blokuje czasami. Po to jest maska. 50%. Naprawdę? 50-50. No to silne bardzo. Głupie pająki, nie mogę trafić. Prawie w tą beczkę uderzyłem pod sobą i mogłem umrzeć. To by nie było śmieszne. Czemu on skacze? Dziękuję. Czy chcę iść do sklepu? Nie mam pieniędzy. No jedyny sposób, że w sklepie bym coś zrobił, to gdyby tam był boss. A to tak wchodzić do sklepu z nadzieją, że będzie grid, to myślę mega głupie. Chociaż na upartego. No ale kluczy też nie mam. A, wejdę. No i nic nie ma. Ta bomba duża jest chyba całkiem silna. To nie jest to, co się raz tak jakby używa i to tak co pokój wybucha? To jest fajne, tylko... No też kosztuje pieniądze. O nie! Czemu ten... Dobra, spadłowa. Co głupie łby. Nie dostanę David Rooma przez to, czy tam Angel Rooma. Też głupie, nienawidzę ich. Tak długo ich się zabija. O, bo te ajzaczki to biegają za mną cały czas. Ja myślałem, że to działa tak trochę na pokój. Czy co? Bo przed chwilą tutaj był jakiś. Chyba, że on już co poszedł. Nie rozumiem. Albo mi się coś przewidziało. Peel. Lemon party. Cytrynowa imprezka. O, są jakieś serduszka. Mógłbym ich tutaj... Kurczę, blisko było. Myślałem, że ich zwabię tutaj do kamienia i se wybuchną. Ale nie wyszło. Pin to glizda. I nie wiem, zamierzam go zabić. Taki jest plan. Pin. Śrubka w porządku. I co, idę dalej chyba. Klucz mam do czegoś niby. Ale... Masz tu śrubkę, no tak, no dokładnie tak. Nie mam itemów, dlatego robię arenę. Bo to nawet, kurczę, jakby jeden pieniążek miał wylecieć, to dla mnie to jest worth it. Nie wiem, czy zaraz tego Gapi spełnie użyję. To jakby to niszczy mi kontener i to jest bardzo głupie. Ale dostaję staki na przyszłość. I kwestia jeszcze jest taka, że... No nie wiem, będę odrobinę silniejszy. Dość słaby jestem w tym ranie póki co. I to jest dość bolesne. Że nie robię damage'u. Fajne no. Mega. Oj. Dobra, porobieni. Uff.
Pająki też tutaj dostałem na dziurę. Oj, bombę mogłem bardziej do góry dać, ale to i tak chyba nic by nie wyskoczyło z tych kamieni. Żadnego z X-em tam nie było. Muchy! No te płomyczki są fajne, bo one nie umierają za szybko. W sensie no... Nawet jak coś mi wleci w nie. No ale... No ale właśnie. 5 pieniążek. Curse Room. I wejdę sobie. I co my tu mamy? Serducho. I spoko. I nic mi to nie daje. Ech. Najgorzej. 2 charge. Wowi. Ale super. Jak będę miał item, to nawet może mi się przyda. Tu jest karta. Mógłbym sobie wziąć, ale nie biorę. Tu jakieś robaki. Robaki, pająki. Robaki, pająki to nie byle jakie robaki. Zróbmy tak o, mam nadzieję, że to się opłaci. Mogłem zrobić, kurczę, głupi jestem. Powinienem tutaj pójść, bo z tego na pewno by wypadł, znaczy na pewno. No, duża szansa, że wypadnie jakaś bomba i na przykład klucz. Jakby od tego to jest. Nie wiem w sumie jaki jest drop rate w woreczkach, ale... Mam wrażenie, że tam zawsze wypada na przykład bomba i klucz. Albo pieniążek i coś. Tam muszą chyba 2 itemy wypaść. O, teraz sobie pójdę. Patrzcie na to. Myk. No i widzisz? Mega to jest opłacalne. Patrzmy tutaj teraz. Siup. No i tu już mniej. Teraz jestem... Kurczę, jestem do tyłu z bombami. Ale klucze mam przynajmniej. Nie lubię tych turetów. Nie lubię turetów. To jest fajne. To dawało poison shots. I teraz strzelam plecami jeszcze. Bardzo głupie. O, bo te poison shotsy to jest jako trinket. Nie ma sensu. Okej. Świeczkę mógłbym sobie wziąć. Nie no, fajnie bije. Coś tam robię tego damage'u. Coś tam robię. Karta. The Lovers. The Lovers nawet przydatne. Jak mam 3 kontenery, to... The Lovers daje chyba... Dwa serduszka. Bo jest jeszcze ten. Jak jest The Lovers, to jest jeszcze... Jakiś hemat, emozis, czy coś takiego. I to działa tak, że tam chyba zabiera połowę serduszek i też ileś tam dropi. To jest jakieś takie dziwne to jest. Dziwny jest na to... dziwny jest na to algorytm. Hematemesis. Może być. Jedzonko. W Curse Roomie chyba byłem. Bomb nie mam. Idę dalej. Hierofanto. Okej. Chodźmy tutaj. Albo chodźmy tutaj. Fajnie. O, i bardzo fajnie. Kurczę! O, to było hematemesis. No to patrzcie, co robię. No i tyle. Lecimy. Lecimy, nie śpimy. Teraz tylko dostać jakiś prawdziwy item.
Kamień z X-em. Runę zostawiłem, no ale kto pytał? Gdzie? W tych skrzynkach? No nic nie było. Mogę wrócić, ale... Śmieszne te małe ajzaczki. To będzie jeszcze drugi boss? Będzie. Ojejku. Zaś ten szatan. Diabeł. Ten w bandażach chyba rzucał brimstone'y, tak? Czy one... O nie, ten też rzucał brimstone. Nie wiem, nie rozumiem ich. No zobaczmy tą runę. Hagalas. Wow. No to nam przydatne. Szkielet klekoce. Mam bardzo dużo staków przez to, przez tą kocią łapkę. Ale no kurczę, przedmiot potrzebuje jakiś. Jakikolwiek, no jakieś gówno nawet. Żebym sobie mógł używać. O, solniczka tak zwana. A wezmę. Fajnie, gdyby ten, gdyby ta latarka świeciła tam, gdzie ja strzelam, a nie tam, gdzie jakby idę. No to jest bez sensu. Ciężko tak. No i nie mogę jakby łzami sterować za bardzo. Trudno. Duża mucha. Okej. Jeszcze ani jednego życia nie straciłem. W sensie, no dopiero co podniosłem tego kota martwego na tym piętrze. Ale hej. Według mnie całkiem epickie. Co to za skrzynia? What the fuck? Mega silna. A! Okej, jejku. Symulator starego. No, ale to sobie świecę. Okej. Mamy treasure room. Igła. Co robi igła? Igła boli. O, bo ja też projectile spowalniam. Myślałem, że tylko ziutków. To w sumie dziwne, to głupie. Ja pamiętam, że to trollowało trochę na... na jakichś takich bullet hell bossach. Bo to wcale nie pomaga, że te pociski lecą powoli. Już wolisz, żeby poleciały szybciej i zniknęły. A tak to one się tak ślimaczą. Złoty robal. Złoty, żółty czy pomarańczowy? Damage dostanę to ty... Okej, czaję. Ała. Secret room może być tutaj, nie może być tutaj. Czy secret room może być tutaj w prawo? Nie może być tutaj. A? Any secret rooms? Tu mógł być w prawo teoretycznie, chociaż nie może się stykać z bossem. Tu może być. Fajnie. Za jeden klucz? Mega worth. Mega to się opłacało. No. Jeden klucz w sejce. Sisz. Czy jak ja użyję kociej łapy, to umrę po prostu? Trochę mi szkoda bomb. Mógłbym jeszcze tu sprawdzić.
No jest diabeł znowu. Co to za bossy jakieś dla debili? Nienawidzę ich. Hej. Ła. No czemu on tak robi? No i nara. Damage up. Ten diabeł wali brimstone tylko w dół. No okej, okay, ale ten bandażowy już nie. Oj. Okej. Okay. Stresujące to jest na maksa, no. Stresujące. Trzeba się skupić i trzeba się starać. I trzeba grać dobrze. Mógłbym wejść do Kells Roomu, tylko że to jest po prostu jedno życie w dół. I pytanie, czy ja chcę taki trade. Jedno życie w dół za... prawdopodobnie nic. Hematemesis. O, to mogę wejść. Zrobię sobie hematemesis i będę żył. Mega mądre zagranie. Nawet nie umarłem. Opylało się? No nie wiem, no. Dostałem 3 pająki. Wow! To kolce go tak biją, czy to co? Zgównił się. Oho, co tu? Pin. A trzech pinów! Albo czterech. Dużo pinów. What the fuck? Myślałem, że jeden. Dobra, spoko. To jest jakieś pierdzenie, prawda? Aha, myślę, że to jest jakiś item na pierdzenie. To lipa. To nawet sobie nie popierdzę. Strasznie słabo. On to się nie wyłącza po przejściu. Mogłoby. Okej, okay, pieniążek. I to fajny pieniążek. Był sklep, mógłbym do sklepu pójść. Tylko, że tam nic nie było. No był ten pająk, co tam pokazuje HP na przykład. Ale to jest takie gówno. W sensie to nic nie daje. Daje to, że tracisz 15 pieniążków. Treasure Room już widzieliśmy. Secret Rooma mi się nie chce szukać. Także ten. Monstro 2. Oj, co on taki szybki? Jakiś bardzo, bardzo taki żwawy. No zawsze taki jest? Czy coś mu się pomyliło? Jejku. A ja mam pół serduszka. Jak se padnę, to mam lipę. Dobra. Mamy Angel Room, bardzo fajnie. I mamy Yes Mother. Nawet nie wiem, co podniosłem. Ale dostałem Yes Mother. To jest chyba... trochę jak... Holy Mantle. Tu jest woda, to jest nie wiem co. Środek, środek, środek. Co robi środek? Damage Resistance. Może ja chciałem Holy Mantle. Co robi środek? Zawsze dostałeś tylko pół? To głupie. Dla nudziarzy. No ale silniejszy na przykład od tego Holy Mantle. Jakby to był prawdziwy Holy Mantle, to chyba bym wolał Holy Mantle. Chociaż nie, no to nadal by było silniejsze. Dobra, pora zwastować pieniądze. POV wchodzę na BetClick.
Co za peel? Tears up. Bardzo fajnie. Żaruwa. Żaruwa, to trzeba mieć chyba rozładowany item, jeżeli się nie mylę, prawda? U mnie to trochę nie działa. Bo nie mam itemu, haha, super. Poza tym mam jakieś 30 staków. To było mega fajne, gdybym miał przedmiot w tej grze. Siema. Pozdro YouTube. Runeshard. Nie chcę tego używać. Trochę useless. Oj. No nie bije źle, aczkolwiek wolałbym mieć przedmioty w tej grze. Ojejku. Strength Hangman. Hangman może się na coś przydać, trzeba pamiętać. W sensie na przykład na tym piętrze, żeby coś znaleźć. Czemu on ma koronę? Oj. To jak Fortnite. Czy on ma koronę? Co to znaczy? Zabijam go. Huhuhuha. Hihihiha. Elegancko. Jest treasure room, elegancko. Czemu ja ich biję od przodu? To nie ma sensu. Oj. Znaczy nie, żebym był zły jakiś na to, ale... No chodź tu. Ojku. Freezer baby. Czy to Frezer? Freezer baby jest zajebiste. Mogli po prostu nazwać Ice Ice Baby. Nie zrobili tego. Ma taki opis. Za długie nie czytałem. O! Health down! Hej! Super, dzięki. Mega przydatny peel. O! Puberty! Mega przydatny peel. No trudno. Bywaj tak. Raz na wozie, raz pod wozem. To jest jakiś XL? Nawet nie. Czemu to jest takie duże? W duch się tak respią rzadko. Głupie to jest. Okej, okay, treasure room był. Dobra, idę. Isaac. Niebieska respi więcej mobków, czy co? Strength nie odpaliłem. A! Dobrze, że jestem w miarę szybki. To mi jakoś to nie ten. Muszę tylko patrzeć na ten cień właśnie, z tą nogą. I to jest najważniejsze. Żeby nie dostać. O, elegancko. Mamy koronę. Mamy dużo pieniędzy. Jesteśmy bogaci. I idziemy dalej. Mam tak gówniane itemy. W sensie z żadnego spacebara nie dostałem normalnego. Jest 26 minuta, więc nawet hasza nie zdążę chyba zrobić. No jest mega gówno ogólnie. Mega sif. Ale nie jest źle, nie jest źle ten run. Zrobiliśmy matkę, to już jest coś. Czasami nawet to nie wychodzi. Czy tu mogę przejść? Mogę.
Retrowizja. Fajnie. No to Ice Ice Baby to nawet coś robi. Ale... ale retrowizja to jest gówno. Zabiłem go? Czy to się liczy? Wow, to się nie liczy. Cudownie. Oj, oj, oj. Tyle dobrze, że te pchły spadają na hita, nie? Od wszystkiego, a ja mam dużo łez. Spoko. Jest okej, okay, jakoś sobie radzę. Pytanie, czy tu będzie boss. Bo jeżeli tu miałby być boss, to pewnie byłby jakoś za chwileczkę. No za daleko to idzie. Myślę, że tutaj będzie boss. Z tej strony. Okej. Okay. Ja nigdy nie rozumiem tych takich... tego takiego rozwalania ziemi. Jak są na przykład... jest jakiś boss taki też, co tak niszczy. Jakiś taki gruby pewnie. I nie wiem. Jakby ja nigdy nie wiem, w którą to stronę poleci. To jest takie losowe dla mnie. Loki. Oj. Dobra, jest okej, okay, jest okej. Okay. Radzę sobie, prawda? Okej, okay, jednego jak zabijam, to już jest, będzie... już będzie łatwo. Było łatwo. Mamy HP up. Brak David Roomu niestety. Tudzież Angel Roomu. Ale lecimy dalej. Curse of the Maze. No nie fajnie. No chyba, że mnie tepnie na bossa. Od razu. Czy tam gdzieś przed bossa. To wtedy nie będzie aż tak źle. Glizdy same. Czemu taki room? W porze. Serduszka. O, jest kasyno. Możesz? Dziękuję. Nie. Aj! Tu nie chciałem. No trudno. Karmimy biedaczka. Kluczy też ma sporo, ale tu akurat biedaczka na kluczy nie ma. Secrets. Pokazuje secret roomy. To akurat super. To bardzo fajne. Bo bomb nie mam za dużo. A secret roomy, no to mogą mieć jakieś rzeczy. I secret room drugi jest po prawo, więc tam też pewnie będzie boss. Więc muszę jakoś tędy iść. O. Range up. Bardzo fajnie. Uuu. To nawet lepsze od biedaczka na klucze, szczerze mówiąc. Tylko to gówno mi przeszkadza. No właśnie. Mega. No przecież ja się zabiję o gówna. Aha, już się nie otworzy więcej. Już się nie zamknie. Dobra, idę po serduszka. Wejdę sobie do curse roomu chyba. Tutaj było pełne. Zobaczymy, co się stanie. Okej. Okay. No tak trochę... Nie za dobry ten pokój. Czy ja chcę po to iść? Nie, chcę. Jakieś tam, nie wiem, jedna moneta i klucz to... O. I tutaj będzie być secret room. Wyżej, niżej?
Tutaj? Ja tu źle stawiłem bombę. Czemu to nie Patrz, tutaj była bomba. What? Ale bez sens. I się okazuje, że tu nawet bossa nie ma. Mega dziwna akcja. No trudno. Oj. Oj. No strasznie dziwnie to było rozstawione, bo to były te brimstone'owe. Więc... mogłyby mi krzywdę zrobić. Tego nie podnoszę na razie. Nie lubię takich pokoi. No pokaż się. Aha, czyli boss będzie jednak gdzieś na dole. To mega gówno. Jakbym dostał jeden damage'u, to chyba mogę pójść na arenę, prawda? Dobrze myślę, czy źle myślę? Bo ta arena jest taka... że trzeba mieć jedno serduszko. Teraz mogę wejść? Mogę. No i HP up, no i zajebiście, to jest totalnie warf. Tylko jeszcze trzeba wygrać. Oj. Ojejku, gurdy. Okej. Wygrałem po prostu, dostając damage. I pieniążki, i serduszko. No i mega. Mega worth it. Dobra. Powiem po prostu, że jestem dobry w grę komputerową. I w ogóle to nie wymagało ode mnie szczęścia. Oj. Czemu tu się respią jakieś bossy? Bez sensu to jest. Jeszcze mam tyle HP. To ja krócej pewnie będę z sercem się bił. Z Eat Leaves. O. Two of Hearts. Two of Hearts chyba... mnoży te na podłodze, czy co? Nie jestem pewien. Eat Leaves. To żyje. No i głupie to jest, bo to mi bardziej przeszkadza. Właśnie mówię, że mam wrażenie, że ta latarka to bardziej tak psuje niż coś robi. Strength nie użyłem. Damage'u nie robię. Idziemy na katedrę. Jeszcze dostałem HP jakieś znowu. Mógłbym sobie serduszka podnosić. Będę mógł tu wrócić, prawda? Nic mi się nie stanie. Chodźmy. No to w drogę. Tam wyżej jakieś serduszko ponoć było. No to jest kolejny strength. A nie, to mnoży moje jednak. To jestem głupkiem. Czemu myślałem, że to mnoży na podłodze serduszka? Jest taka karta? Bo normalnie jest jeszcze... jest jeszcze as chyba, tak? Czy coś takiego? Nie wiem. Nie milą serduszek 3. Głupio by było marnować, żeby aktywować sobie łezki, ale kurczę, jestem taki słaby bez tego. Głupio by było nie aktywować tego. Item jakiś, proszę.
Ale gówno. No dobra. No dobra. Wszystkie pick-upy w serca. O! W taki sposób to działa. No dobra. Zapamiętam, przynajmniej postaram się. No nie jestem jakiś mega słaby, ale kurczę, no tego damage'u nie mam za dużego. Nie podoba mi się taki run. Też nie mam żadnych śmiesznych modyfikatorów, tylko kurczę... Wow, strzelam po prostu. To jest najgorszy rodzaj rana, taki, że grasz jakbyś był na pierwszym piętrze. Przez całą grę. I zobacz, że ja mam 38 stacków do aktywowania itemów i nie mam żadnego itemu przez cały run. Mega gówno. Nie wiem, czy nie padnę zaraz, a nie chciałbym. Bo później będę miał po jedno serduszko. A tak mam dużo, mogę sobie zregenerować. Musiałbym znaleźć. Wyżej było jakieś. Ups. Aha, a nie, ha? Ojejku, bo tu nie ma przejścia jakby do góry. Ale odwaliłem. Jest przejście tylko od boku tam. Strasznie dziwny layout mapy. Teraz mam na bankową, mam z pół serduszka. Mega gówniane są te duchy. Użyj itemku. Po co? To jest jakiś błąd strasznie. Dla kontentu, no tak, no właśnie. No teraz mam co najmniej z półtora serduszka, co najmniej. Ale nie powiedziano, że mam. Co to? Spowolniło mnie? A tylko mnie? Co się dzieje? Ha, bo on jakiś tam wyciąga rzeczy. Z tego. Dobra. Ła. No to teraz mam serduszko. Muszę się mega skupić. Sorry, że tak. Czuć skupienie z mojej strony, ale... Czasem trzeba. Skrzynia. W Sacrifice Room... O! I to dawało... A nie, to dawało chyba szare serduszka. No co za gówno! Ale gówno, naprawdę. Ale syf. Co robię taką? Spoko. Jejku! Zaś ta katedra. Mam dużo pieniędzy, to sobie wejdę tam. Dawaj itemy, śmieciu. Daj coś na spację, proszę. Proszę. O, bo ja dostaję to, co jakby wylosuję. Ej, to całkiem niezłe. Całkiem śmieszne. A mogę losować, jak nie mam... Nie, mogę za monety tylko. Czyli nawet staków nie mogę zużyć. Ale gówno. Dobra, mam full HP, czyli mam 3 serduszka. Ale gówno. Ale gówno. Znaczy, no dobra, no fajnie, będę strzelał śmiesznie, ale... Mogę tu wejść? Nie chcę tej kociej łapy dla debili. Tu będą serduszka jak coś. Śmiesznie teraz wyglądam.
Ale to stracę zaraz, bo kurczę się obije o wszystko. Ale najbardziej mnie denerwuje, że mam 42 staki i nie mogę ich użyć. Nie mogę. Po prostu nie mogę. No, baterie sobie jeszcze dostaję, fajnie, żeby używać itemu, którego nie mam. Czemu to nie chce umrzeć? Przecież ja to z pół godziny już biję. What? Dobra. Fajnie, no teraz biję jakoś przynajmniej. Czy ja taki silny jestem? Jeszcze kwestia jest taka, że... cokolwiek do mnie podejdzie, to ja zaraz tracę te wszystkie moje dodatkowe łezki. Mega głupie. Przynajmniej muzyka jest fajna. Tyle mogę powiedzieć o tym ranie. Mogę pójść do Curse Roomu, skoro tam jest serduszek dużo. Czy coś z tego dostanę? A, dwóch monstro. No dobra. Coś dostałem. Tylko się spodziewałem trochę lepszych rzeczy, szczerze mówiąc. Może na przykład jakiegoś przedmiotu. Może po monstro coś dostanę. Nie. Super. Superowo. A, mam full HP już, dobra. Czy ja wchodziłem na arenę? Nie wchodziłem, nawet nie wiem co tam jest. Mogę sobie pójść, zobaczyć. Dwie złote skrzynie. No pieniądze zawsze. Ajdź, trajdź. Głupia ta Betany. Takie to. To już tym Judaszem mi się lepiej grało i przegrywało na, nie wiem, drugim piętrze. Jejcu, gościu, chill. No czemu? Jak go więcej nie ma w tej walce niż jest. No nie. No wróć. Dobra, dostałem 7 seals. Nie wiem co to jest. O, serducho. Fajnie. Pop, pop. Nie wiem co robi pop, pop. 7 fog. 7 fog. Ja słyszę ten dźwięk, że mi się palą te dusze, te płomyczki, te, nie wiem, wispy. O, i więcej szarych serduszek. Serduszka. No nie, nie. Trzymajcie mnie. O. Pieniądze chociaż do gamblowania. Pils. To są dobre pilsy. O, no i mega, no i zajebiście. No i tak się gra. Teraz mam 4 serduszka, tak mi się wydaje. 4 serduszka, będę szedł na Isaaca. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Bo tak to... No tak to jak to, no. O, jest biedaczek też. Mógłbym mu wpłacić, ale mi się nie chce. Pogamblujmy sobie. W porze. Idziemy. Good luck, have fun, panie Isaac.
Wow, what the fuck, ty jesteś nienormalny? Czemu on tak szybko robi rzeczy? Łap. Okej, okay, no to może być ciekawy pojedynek. Znaczy to nie jest pojedynek, bo on nie jest sam, on ma jakichś chłopków, co mu pomagają. Ja niby też trochę. Retrowizja mi się nie przyda. Health down też nie. Skąd te pilsy wylatują? Spierdzę się na niego. Okej. Okay. No idzie to całkiem... całkiem sprawnie póki co. Ała, przepraszam, żartowałem. Panie Isaac, proszę się uspokoić. Oj. Umrzej, please. A, nie mam bomb już, a bombę chciałem rzucić. Już? Już? Git. The Book of Virtues. Fajnie. Zrobiliśmy Isaaca na Bethany. Czyli na Bethany mamy już. To jest Isaac? A ta ikonka nie jest za szatana przypadkiem? A nie, bo to jest zwykły krzyż. To odwrócony krzyż jest jeszcze. Pomyliłem. Dobra, no to fajnie. To git. To dzięki za oglądanie. Nara.